Zostawiając komentarz, subskrypcję czy też oglądając reklamy, wspierasz ten kanał i pomagasz w jego rozwoju. Dziękuję. Sprawa Lori Vallow mogłaby posłużyć jako scenariusz do filmu, tylko ciężko mi sprecyzować jakiego. Opowiem wam historię bardzo nietypową. Dzieje się w niej tyle, że łatwo się w niej pogubić, dlatego postanowiłam, że skupię się bardziej na wątkach niż chronologii. Postaram się też tłumaczyć na bieżąco, co wynika z czego. Będą tu niewyjaśnione sytuacje, bójki, zamachy, zaginięcia, ale nie tylko. Dotknie to również dzieci, więc uprzedzam tych, którzy nie lubią, nie czują się dobrze w takich tematach. Odcinek zatytułowałam Sumienie matki, gdyż chciałabym, abyście odpowiedzieli sobie oraz mi na pytanie, czy Lori Vallow takowe sumienie posiadała. Dajcie znać w komentarzach po wysłuchaniu, jaka jest wasza refleksja na ten temat. Zanim zacznę, chciałam tylko powiedzieć, że jestem jeszcze troszeczkę chora, więc przepraszam was, jeśli mówię przez nos lub słyszycie jakieś inne, dziwne efekty dźwiękowe. Na wstępie przedstawię wam tytułową bohaterkę, Lori. Urodziła się jako Lori Cox 26 czerwca 1973 roku w San Bernardino. Wychowała się w dużej rodzinie, gdyż miała czworo rodzeństwa. Od dziecka była wychowywana w wierze. Rodzina Cox należała do kościoła mormońskiego, dokładniej do kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wiara miała dla niej ogromne znaczenie zarówno wtedy, jak i w dorosłym życiu. Jeszcze się o tym przekonacie. Przez znajomych ze szkoły opisywana była jako typowa amerykańska nastolatka, ale w takim pozytywnym sensie. Piękna blondynka, uśmiechnięta, inteligentna, należała nawet do drużyny cheerleaderek. Podobała się kolegom i już w wieku 19 lat wzięła ślub. Nazwisko jej pierwszego męża jest nieznane, ale ten związek nie potrwał długo, bo po 3 latach poślubiła rok starszego od siebie Williama, z którym również wytrzymała 3 lata. W 1998 roku para się rozwiodła. Podczas tego małżeństwa Lori urodziła swoje pierwsze dziecko, syna Colby'ego. W 2001 roku odbył się ślub numer 3 z panem o nazwisku Joseph Anthony Ryan. Był od niej starszy, ale tu wiek nie grał roli. Wydawali się idealni, jedno stworzone dla drugiego. Joe, kiedy poznał Lori, powiedział swojej siostrze, że to ta jedyna. Była piękna, uśmiechnięta, sympatyczna. Joe zaadoptował jej syna Colby'ego i dał mu swoje nazwisko. W 2002 roku parze urodziła się córka, Tylee. Całą ciążę para przeżywała to wydarzenie i nie mogli się doczekać, kiedy dziewczynka pojawi się na świecie. W tym czasie Lori prowadziła też przydomowy salon fryzjerski i wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednak i to było do czasu. W pewnym momencie kobieta zaczęła się zmieniać. Przygasła. Źródła mówią o przemocy fizycznej, jakiej dopuszczać miał się Joseph względem swojej rodziny. O tym mówiła nawet jego siostra. Wprost zapytała bratowej, czy Joe robi jej krzywdę. Potwierdziła, ale nie wdawała się w szczegóły. Wszystko to też było do czasu. W sądzie podczas rozprawy rozwodowej Lori zarzucała mężowi molestowanie jej dzieci. Zarówno ich wspólnej córki, jak i jej syna z poprzedniego małżeństwa. Oczywiście w takich sytuacjach, gdy wszystko wypłynie, zaczyna się przepychanka słowna, gdzie jedno zarzuca kłamstwo drugiemu. Finalnie małżeństwo rozpadło się po 3 latach. Powołano ekspertów, którzy obserwowali dzieci i ich kontakt z Joe, uznali, że bez wątpienia nie można mówić o czynach, które
Lori zarzucała byłemu mężowi. Według nich nic na to nie wskazywało i nie było podstaw do takich oskarżeń. Po rozwodzie Joseph Ryan nie zamierzał odpuścić kontaktu z córką. Kiedy Lori przeprowadziła się z Teksasu do Arizony, on również przeniósł się tam, aby być blisko Tylee. Miała ona 18 miesięcy, gdy doszło do rozwodu. Była bardzo malutka, a Joe chciał brać udział w jej życiu. Lori udało się wywalczyć spotkania nadzorowane. Tak jak mówiłam, będę starała się opowiadać wszystko wątkami, aby nie było dużego chaosu, dlatego teraz przeskoczymy do jednej takiej sytuacji, która jest bardzo alarmująca, jest takim kamyczkiem, który rozpoczął lawinę. Lori ciągle czuła oddech Joe na karku. Walczył z nią o prawo do spotkań z Tylee, a ona te spotkania utrudniała. Jeśli były doniesienia o tym, że w relacji tej występowała przemoc, to trudno się tu z jednej strony dziwić, że starała się ona chronić swoje dzieci. Pytanie, czy chodziło tylko o ich dobro, czy miała na celu coś innego. Dochodzimy do momentu, gdy Joseph przyjechał na spotkanie z córką. Spotkanie nadzorowane przez osobę wskazaną przez sąd, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, takiego jakby kuratora. Po wszystkim Joseph został zaatakowany paralizatorem przez brata Lori, Alexa. Na szybko o Alexie, gdyż jego postać będzie przewijać się jeszcze tu kilkukrotnie. Jego obraz nakreśli się poprzez sytuacje, w których brał czynny udział. Teraz trochę suchych faktów. Alexander Cox był starszym bratem Lori. Nie ma o nim zbyt wielu informacji, w wywiadach jego znajomi opisują go jako osobę dość samotną. Starał się otaczać ludźmi, ale brakowało mu rodziny. Nie miał żony, dzieci, dlatego w dorosłym życiu bardzo chciał otoczyć opieką swoją siostrę i jej dzieci. Kiedyś nie mieli za dobrego kontaktu, ale to się zmieniło. Uważał, że jest odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół nich. Uważał, że musi ich chronić. Alex został wyrzucony z kościoła LDS za uprawianie seksu przedmałżeńskiego, ale mimo to nadal czuł się związany z religią i jej zasadami. Tym bardziej, gdy odnowił kontakt z Lori, a ta zapoznała go ze swoimi przekonaniami. Jakimi? O tym opowiem Wam za chwilę. Wróćmy teraz do 2007 roku. Między Alexem a byłym szwagrem miało dojść do sprzeczki. To był sierpień. Joe opuszczał już budynek, w którym widział się z córką, kiedy to Alex wybiegł za nim i zaczął rzucać do niego tekstami typu „Wynoś się stąd” lub „Czy ty wiesz, kim ja jestem?” Joe nie reagował na te zaczepki. Wtedy rozzłoszczony Alex wyciągnął paralizator i strzelił w jego stronę. Trafił w ramię. Joe wystraszył się, że napastnik może posiadać prawdziwy pistolet i zaczął uciekać w stronę swojego samochodu. Ale wtedy Cox trafił go drugi raz. W plecy. Według naocznego świadka miał też zagrozić Joe, że go zabije. Mimo podwójnego ataku, Joe był w stanie dalej uciekać. A w pewnym momencie Alex odpuścił. Zbiegł z miejsca zdarzenia, gdy został przyłapany na gorącym uczynku. Gdyby nie to, nie wiadomo, jak zakończyłaby się ta nierówna walka. Czy Alex miał przy sobie inną broń, próbował zapędzić Joe w koci róg, zrobić mu krzywdę czy zabić? Każda z tych opcji jest prawdopodobna, gdyż groźby odnośnie śmierci padały w trakcie ataku. W trakcie napaści Joe złamał nadgarstek, jednak to była błahostka w porównaniu do tego, co przeżył. Jak doszło do tego, że brat Lori znalazł się na spotkaniu ustalonym przez kuratora zaledwie dzień wcześniej? Do tego w tej niestandardowej lokalizacji. Jest tylko jedno wyjaśnienie. Lori musiała wcześniej wspomnieć o tym Alexowi. Atak nie został sprowokowany. Alex nie wpadł na Joe przypadkiem. Była to zaplanowana akcja, a mężczyzna zwyczajnie zaczaił się na swojego ex-szwagra. Tak jak mówiłam, Alex chciał chronić swoją rodzinę. Z tyłu głowy wciąż musiał mieć to, że Lori oskarżyła Joe o molestowanie córki. Wiedział o przemocy. Pytanie, czy to miała być zemsta? Po latach znajoma Coxa twierdzi, że ten faktycznie chciał zaopatrzyć się w pistolet, aby pozbyć się Josepha Ryana, ale potem obrócił to w żart czy coś takiego. Za atak paralizatorem ukarano go 3 miesiącami w więzieniu, w zawieszeniu na 5 lat. To jednak dopiero początek dziwnych sytuacji. Wróćmy do Lori. Przez 2 lata była niezamężna, ale 24 lutego 2006 roku wzięła kolejny, 4. już ślub. Z mężczyzną o nazwisku Charles Vallow.
Dla niej zmienił swoją wiarę i dołączył do kościoła mormońskiego. Był od niej 17 lat starszy, ale kolejny raz dla Lori wiek nie miał specjalnego znaczenia. Według ludzi z bliskiego otoczenia pary, Charles był spełnieniem jej marzeń. Od zawsze pragnęła kogoś, kto się nią zaopiekuje. W każdym możliwym tego słowa znaczeniu. Był czuły, szarmancki, akceptował jej dzieci, ale przede wszystkim bardzo jej imponował swoją zaradnością. Był on przedsiębiorcą, całkiem dobrze zarabiał, a Lori była zadowolona ze swojego życia, gdyż niczego jej nie brakowało. Ani miłości, ani pieniędzy, dzięki czemu mogła przede wszystkim zapewnić swoim dzieciom lepszy byt. 25 maja 2012 roku urodził się Joshua Jackson Vallow, nazywany JJ-em. Był wnukiem siostry Charlesa, Kay Woodcock. Od jego urodzenia to właśnie jego dziadkowie sprawowali nad nim opiekę, gdyż rodzice nie byli w stanie tego robić. Nie trafiłam nigdzie na informację, co było tego przyczyną. Nie ma żadnej wzmianki o kontaktach JJ'a z biologicznymi rodzicami oraz informacji o tym, czy w ogóle się nim interesowali. Charles i Lori mieli już dzieci z poprzednich związków. Ona miała syna i córkę, a on dwóch dorosłych synów. Bardzo chcieli wychować wspólne dziecko, dlatego wyszli z propozycją przejęcia opieki nad JJ'em. Miał wtedy rok. Jego dziadkowie, czyli Kai i Larry, długo rozważali tę opcję, ale w końcu zgodzili się. Charles Vallow był dla nich idealnym materiałem na rodzinę dla ich wnuka. Dobrze zarabiał, ciężko pracował oraz wraz z żoną byli naprawdę oddani religii, co w małych społecznościach jest traktowane jako atut. Uważali ich za dobrych ludzi, dlatego w czerwcu 2014 roku doszło do adopcji. JJ dostał nowy dom, nową rodzinę i wszystko układało się tak, jak to sobie Vallow zaplanowali. Pod koniec roku przeprowadzili się na Hawaje, na wyspę Kauai. Pomieszkali tam niecałe 3 lata i wrócili do Phoenix w Arizonie. Co ciekawe, mimo niechęci względem Joe Ryana oraz oskarżeń w jego stronę, Lori oddała nastoletnią córkę pod jego opiekę na czas przeprowadzki na Hawaje. Tylee później dołączyła do rodziny, ale ten fakt daje nieco do myślenia, prawda? Jeśli Lori miała aż takie obawy co do zamiarów byłego męża, dlaczego oddała mu dziecko? Przecież kiedy był z Ty sam, mógł znów chcieć się skrzywdzić. Czy troskliwa matka narażałaby na coś takiego swoje dziecko? A może wiedziała, że Joe nigdy by się tego nie dopuścił? Ale to tylko taka moja luźna myśl, coś co mnie nieco zaskoczyło. Po powrocie do Arizony nastąpiły pewne zmiany w ich życiu. Okazało się, że JJ wymaga większej opieki. Stwierdzono u niego autyzm. To było dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Charles i Lori próbowali stanąć na wysokości zadania, a Tylee uwielbiała młodszego brata. Dzieliło ich 10 lat, a ona zajmowała się nim prawie jak matka synem. W tej kwestii była bardzo odpowiedzialna, radziła sobie z nieco wycofanym chłopcem i otaczała go opieką. Zresztą vice versa JJ również uwielbiał Tylee. Kiedy mieszkali w Phoenix, JJ otrzymał specjalnie wyszkolonego psa na prośbę jego ojca. Dokładniej Golden Doodle, to takie urocze pieski wyglądające jak pluszaki. Dzięki niemu polepszyło się samopoczucie chłopca. Od kiedy pojawiła się Bailey, bo tak nazywała się suczka, JJ zaczął sypiać w swoim własnym łóżku, a wcześniej bał się zostawać sam na noc. Pies stał się jego przyjacielem i od tamtej pory nie odstępował go na krok. To dało mu nieco odwagi i pewności siebie. Trzymając się chronologii, 3 kwietnia 2018 roku trzeci mąż Lori, Joseph Ryan, zmarł na atak serca. Co ciekawe, według wielu źródeł to Tylee oraz Lori miały go znaleźć, gdyż weszły do jego mieszkania. Nie do końca wiadome dlaczego. Przypuszczam, że Tylee mogła martwić się o ojca, bo nagle kontakt się zerwał. Podobno Joe miał wtedy problemy z alkoholem. Walka o córkę od 2002 roku, oskarżenia w jego stronę popchnęły go w nałóg. Tylko, że jeśli to Tylee i Lori znalazły martwego Josepha, to ten fakt zataiły. Zostawiły go, a jego ciało zostało odnalezione w mieszkaniu dopiero tydzień później, po tym jak pies sąsiada poczuł odór rozkładających się zwłok. Mini absurd. Lori została poinformowana o całej sytuacji i
pomimo kontaktu z rodziną Josepha, nie dała im znać o tym, że zmarł. Dowiedzieli się dopiero miesiąc później, ponieważ nikt w Arizonie nie odebrał jego ciała i władze szukały jego bliskich. Kiedy przybyli na jego pogrzeb, zachowanie Lori było dość niestosowne, tak jakby nic się nie stało. Oprócz tego mówiła na przykład, że świat bez Joe Ryana jest lepszym miejscem. Między nią a Tylee atmosfera była napięta. Ojciec, który walczył przez te wszystkie lata o kontakt z nią, zmarł, a matka najwidoczniej była z tego powodu zadowolona. Rozwód zniszczył Joe całe życie, stracił rodzinę, jak już mówiłam, popadł w alkoholizm, po prostu nie radził sobie z życiem. To musiało być dla dojrzewającej nastolatki bardzo trudne, musiał być to bardzo trudny okres. Samo przyswojenie tych wszystkich faktów i przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości. Tym bardziej, że Lori zaczęła się zmieniać, zaczęła dostawać obsesji na punkcie końca świata. Od dziecka była wychowywana w wierze, ale w 2015 roku zaczęła mocno interesować się śmiercią i życiem po niej. Mówiła o apokalipsie, która zbliżała się wielkimi krokami. Wierzyła, że w 2020 roku Jezus Chrystus ponownie zostanie zesłany na ziemię, a przeżyją tylko wybrani. Lori zaczęła edukować się w tym temacie. Czytała książki, chodziła na wykłady. Stała się fanką Chada Daybella, który w zamkniętym gronie mormonów był dość popularną personą. Ogromnie imponował jej swoją wiedzą. Chad widział w ludziach ich duszę, potrafił rozróżnić te dobre, czyli dusze światła, i te złe, czyli dusze ciemności. Złe były zwolennikami szatana, natomiast dobre były uczniami Jezusa Chrystusa. Dużo o tym mówił, postaram się wam to wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Jesienią 2018 roku Lori oraz jej dobra koleżanka Melanie Gibb pojechały do stanu Utah na spotkanie czy też konferencję o nazwie Preparing the People. Na wydarzeniu pojawili się wszyscy ci, którzy byli zainteresowani apokalipsą 2020. Chad Daybell również tam był. Poprowadził wykład, który wywarł pozytywne wrażenie na kobiecie. To był pierwszy raz, gdy się spotkali. On był jej idolem od dawna, natomiast piękna, uśmiechnięta Lori również zwróciła jego uwagę. Już po kilku dniach Chad powiedział jej, że 7 żyć wcześniej byli małżeństwem. To, że spotkali się tam w tamtej chwili, miało być przeznaczeniem. Chad wierzył w reinkarnację, mało tego, uważał, że w poprzednich życiach był wojownikiem, przywódcą. Miał 31 różnych wcieleń i reinkarnował się na wielu planetach, nie tylko na Ziemi. Lori miała być kolejnym wcieleniem chociażby Joanny Dark. Gdybym ja usłyszała takie rewelacje na swój temat od nowo poznanego faceta, to uciekałabym od niego tam, gdzie pieprz rośnie. A Lori zdawał się jednak imponować. Wizja jej wszystkich wcieleń wzbudziła ciekawość. Chad różnił się od wyznawców LDS tym, że nie ograniczał swojej wiary jedynie do kościoła, nie polegał tylko na Bogu, ale poszerzał swoje wierzenia o inne religie. Wyglądało na to, że miał aspiracje na stworzenie własnego odłamu. Chciał, by ludzie go słuchali. Uważał się za specjalistę w tej dziedzinie. Potrafił czytać ludzi i przekonywać ich do swoich wierzeń. Z Lori zaczęli wymieniać maile. Jedno było siłą napędową dla drugiego, jeśli chodzi o wyznanie i wiarę. Oboje wierzyli w swoją silną więź z Bogiem. Lori twierdziła, że z nim rozmawia, a on miał dawać jej znaki. Mówiła też, że jest reinkarnacją żony Josepha Smitha, czyli założyciela i proroka ich kościoła. Chad natomiast określał ją jako stworzenie boskie, czasem stawiając ją na tej samej pozycji co Bóg. Razem wystąpili w podcaście Preparing the People w odcinku Time to Warrior Up. To był pierwszy i z tego co się dokopałam jedyny odcinek, w którym rozmawiali oni o religii, wierze i tym co czeka ludzkość. Później po wydarzeniach jakie miały miejsce, organizacja publicznie odcięła się od osób Chada i Lori. Nie chciała rozmawiać na ich temat i na temat tego, co się stało. 30 października 2018 roku Chad wysłał do Lori maila o treści: tu jest dokument z historią rodziny, o którą prosiłaś. W załączniku wrzucił on materiały dotyczące dusz. Określił, na jakim poziomie są poszczególni członkowie rodziny Lori,
a raczej ich dusze. W źródłach podam Wam oryginały tabeli, które stworzył czat, bo nie jestem pewna, czy to, co teraz Wam powiem, będzie zrozumiałe bez zerknięcia na te zapiski. Tak więc czat stworzył tabelę przedstawiającą aktualne liczby dobrych dusz w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich względem ich statusu społecznego. Wrzucę tę tabelę też na pewno na Instagram oraz grupę na Facebooku. Postaram się załączyć ją w filmiku na YouTubie. Wracając, złe czy też ciemne dusze mają liczby równe sobie. Według niej większość wyznawców kościoła LDS jest poziomu drugiego, dlatego można liczyć ich w miliardach. Większość biskupów i przywódców kościoła jest na poziomie trzecim. Według tabeli to 700 tysięcy mężczyzn i 2 300 tysięcy kobiet. Większość prezydentów kościelnych oraz władz jest na poziomie czwartym, tu znów więcej kobiet. Większość orędowników czy też apostołów jest na poziomie piątym, kilkoro na poziomie szóstym. Ciemna strona może jedynie równać się jasnym liczbom, ale nie może ich przewyższyć. Dlatego na ziemi jest tylko kilkanaście orędowników na poziomie piątym, aby ograniczyć ilość ciemnych mocy. Dwójki i trójki są niestałe i mogą zmieniać swoje strony w trakcie życia. Natomiast wszystkie od 4-1 w górę zobowiązały się pozostać po tej samej stronie. Rzadko kiedy się zmieniają. Czyli też słabsze mogą zmieniać się z dobrej na złą duszę i na odwrót, a te silniejsze są zobowiązane pozostać dobrymi. Teraz wymienię Wam kilka osób i ich poziomy dusz według czada. Będzie tu też dużo podobnych treści, dlatego jeśli nie chcecie się zgubić, to również zerknijcie na podpowiedź w postaci zapisków. Według tabeli jej rodzice oraz rodzeństwo w głównej mierze byli duszami światła, czyli tymi dobrymi, na poziomie trzecim. Jedynie jej brat, Alex Cox, był duszą światła na poziomie drugim. Jej zmarła siostra z poziomu trzeciego na ziemi ewoluowała do poziomu 4-1. Syn Lori, Colby, to również ta dobra dusza na poziomie trzecim. Natomiast Tylee miała ciemną duszę na poziomie 4-1. Jej ojciec Joseph Ryan również był złą duszą na poziomie 4-3. Charles Vallow, czyli czwarty mąż Lori, poziom trzeci, dusza światła. Jego syn Cole był złą duszą, a drugi syn Zach duszą dobrą. JJ Vallow to dusza światła na poziomie 4-2. Siostrzenica Lori, Melanie, która niedługo w tej opowieści jeszcze się pojawi, jest duszą dobrą na poziomie trzecim, a jej mąż Brandon to dusza zła na tym samym poziomie. Lori w tym wszystkim to dusza 4-3, dusza światła. Wiem, że jest to pogmatwane, ale sęk w tym, że Chad uważał się za kogoś ponad innymi członkami kościoła. Uważał, że ma moce, kontaktuje się z Bogiem. Dwa razy też omal nie umarł. Był tak jakby na pograniczu życia i śmierci. Z mojej perspektywy Chad kreował się na osobę wybraną, wskazaną przez Boga, coś w pokroju Mesjasza, nauczyciela. Ale oprócz tego z maili do Lori wynika, że uważał się on za dorosłą wersję Harry'ego Pottera. Dziś odkryłem, jak się czuję. Jestem dojrzałą wersją Harry'ego Pottera, który musi mieszkać z Dursleyami w swojej małej komórce pod schodami. Co jakiś czas uciekam i przeżywam niesamowite przygody z moją ukochaną bogini, ale później muszę wrócić do komórki pod schodami. Jestem w potrzasku. Czuję, że wieczna wolność wkrótce nadejdzie. To jedna z wiadomości, jakie Lori otrzymała od Chada. Swoją rodzinę porównuje on do wujostwa Harry'ego Pottera, natomiast ukochaną bogini ma tu być Lori. Mniej więcej wtedy rozpoczął się ich romans. Chad mówił jej, że jest wybrana. Przekonywał, że jest Bogiem i to w jej rękach leży pomoc w wyborze 144 tysięcy wiernych na ponowne pojawienie się Chrystusa na ziemi. Wszystko to wiąże się z apokalipsą świętego Jana. Pozwolę sobie w drodze wyjaśnienia zacytować artykuł Wojciecha Żmudzińskiego z 2016 roku pod tytułem Zbawieni w liczbie 144 tysięcy. 144 tysiące zbawionych to liczba symboliczna nawiązująca do 12 apostołów i 12 pokoleń Izraela pomnożonych przez 1000. Liczba 1000 w apokalipsie świętego Jana oznacza pełnię czasu, okres od zakończenia prześladowań do całkowitego zwycięstwa świętych. W przeciwieństwie do sformułowania krótki czas, jaki pozostał wrogom Kościoła.
Ten krótki czas symbolizuje chwilowość, nietrwałość, przemijanie. Wszyscy zbawieni w liczbie 144 tysięcy zostali opieczętowani przez Boga na wieczne z Nim królowanie. Czad wyznaczył Dzień Apokalipsy na 22 lipca 2020 roku. Oczywiście jakaś boska siła przekazała mu te informacje. Para spotykała się regularnie. Ona, kobieta wychowująca dwójkę dzieci, mężatka, potrafiła zostawić całą swoją rodzinę i zniknąć bez wieści na 58 dni, uprzednio wybierając pieniądze z konta męża w kwocie kilku tysięcy. Pozostawiała praktycznie na pastwę losu Tylee, która straciła ojca, czy JJ, który potrzebował większej uwagi, szczególnej opieki. Zmiana zachowania była mocno widoczna, w szczególności dla męża Lori, Charlesa. Nie zapominajmy, że relacja, jaka w tamtym momencie rozwijała się między parą, to był zwyczajnie romans. Ona miała męża, natomiast Chad od 29 lat był żonaty. Charles zauważył jeszcze większe zaangażowanie żony w religię. W sumie trudno było tego nie zauważyć. Cytując w wolnym tłumaczeniu pozew rozwodowy, który Charles Wallow złożył w lutym. Matka, czyli Lori, poinformowała ojca, czyli Charlesa, że jest Bogiem, który musi pokierować 144 tysiącami wiernych podczas zesłania Chrystusa na ziemię i że jeśli on stanie jej na drodze, ona będzie zmuszona go zabić. Już wtedy Charles zwracał uwagę na problemy psychiczne Lori. Tylko czy ktoś cokolwiek z tym zrobił? Owszem, Lori trafiła do placówki, w której ją przebadano. Jednak bardzo szybko ją wypuszczono. Dodatkowo Charles miał odkryć korespondencję Lori oraz Chada, w której kobieta miała zapraszać go do Arizony. Podobno mieli pisać wspólnie książkę, ale im dalej brnął w te wymienione przez parę wiadomości, tym bardziej łączyły mu się wszystkie części układanki. Charles zażądał od Lori rozmowy odnośnie jej romansu z Chadem. Oczekiwał jakichś wyjaśnień. Po tych wszystkich wydarzeniach rozpoczęła się ich batalia o dzieci, głównie o JJ-a, o którego bardzo martwili się dziadkowie. Do momentu rozwodu i ustalenia tego, kto przejmie prawo do wychowywania chłopca, Charles chciał się z nim widywać, gdyż Lori wyprowadziła się z dziećmi do wynajętego domu w Chandler. 11 lipca 2019 roku Alex Cox, którego już poznaliście, dla przypomnienia brat Lori, wykonał telefon na 911, aby zgłosić rodzinną awanturę, w trakcie której postrzelił on Charlesa. Za chwilę puszczę wam kawałek tej rozmowy. Możliwe, że jakość nie będzie zbyt dobra. Postaram się w trakcie montażu trochę ją polepszyć, ale link do całości nagrania wstawię dla zainteresowanych w komentarzu ze źródłami. Chciałabym, abyście skupili się na tym, w jaki sposób Alex rozmawia z dyspozytorem oraz ratownikami, policją. Jeśli was to jednak nie interesuje, to przewincie kawałek. Where is your emergency? It's at 5531 South Four Peaks. I think it's Four Peaks Lane, I'm not sure. I'm sorry, you say you don't know the direction? I don't know the street name, if it's a lane or a court. It's 5531 East, though? Yeah, or South? South. South Four Peaks. 5531 South Four Peaks in Chandler, is that right? Yes. You need police or paramedics? Both. I'm in police and an ambulance. What's the emergency there? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. Okay, let me get the medics on the phone. And is he hurt or is he alive or? Yeah, there's blood. He's not moving. How long ago did this happen? A couple of minutes. Fire department, what is the address of the emergency? 5531 South Four Peaks. And is that a house in Chandler? Yes. And your phone number, please? 480-351-9120. And just repeat the address to confirm it.
5531 South Four Peaks. And what is the emergency? I shot my brother-in-law. Okay, what part of his body is injured? In the chest. I'm sorry, where? In the chest. Okay, is he awake and responsive or unconscious? Unconscious. Okay, is he breathing? I can't tell. Okay, are you willing to go over to him and check? Sure. Okay, do you just let me know if you see his chest going up and down? How old is he? It's not moving. He's 60. Okay, and are you wanting to start CPR? No, I don't know how to do that. I can walk you through it. Okay. And what I want you to do is you're going to put one hand in the center of his chest. Yeah. The other hand's going to go right on top of it. Okay. You're going to interlock your fingers, keeping your arms straight, and you're going to press down hard and fast into his chest. You're going to go 2 inches down and fairly quickly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Making sure his chest goes up between each compression. Where's the bun now? It's in the other room. Okay. PD, we're going to stage for you. Okay, thank you. And just keep going with those compressions. PD, did you have any other questions? Yes. What's your name, sir? My name is Alex. Last name is Cox. C-O-X. Według tego, co mówi Alex w tym nagraniu, na numer alarmowy zadzwonił bezpośrednio po postrzeleniu swojego szwagra. Wszystko to rozegrało się w domu Lori oraz dzieci w Chandler. Alex mówi, że postrzelił Charlesa w klatkę piersiową i jest dużo krwi. Według niego Charles nie oddycha, ale jedna z osób, która rozmawia z nim, namawia go na podjęcie resuscytacji poprzez uciskanie klatki piersiowej. Początkowo odmawia, ale w końcu podejmuje akcję. Cały czas jest spokojny, mimo tego, że do kłótni i strzelaniny doszło zaledwie kilka minut wcześniej. Wróćmy do narracji. Mężczyzna w trakcie wykonywania telefonu był w domu sam. Twierdził, że został zaatakowany kijem do baseballa. Jednak według późniejszych ustaleń w trakcie kłótni w domu była jeszcze Lori i Tylee. Kiedy na miejsce przyjechała policja, Alex twierdził, że postrzelił Charlesa w samoobronie, gdyż ten uderzył go w tył głowy kijem baseballowym. Wygląda to tak, jakby Wallow przyszedł do domu swojej żony uzbrojony. Później okazało się, że ten kij pojawił się dopiero podczas sprzeczki, że przyniósł go jeden z domowników, a Charles przejął go w trakcie kłótni. Cała trójka podczas przesłuchań miała trochę inne wersje tego, jak przebiegała cała ta kłótnia. Przedstawię Wam ogólny opis sytuacji z zeznań Alexa, Tylee czy Lori. Dlatego mogą wystąpić tu niespójności, bo tak jak mówiłam, każde z nich miało nieco inną wersję. Każde mogło odebrać niektóre zachowania na swój sposób i inaczej je zapamiętać. 11 lipca Charles Wallow przyjechał do domu swojej żony, aby odebrać syna. Jak się okazało, nie było go wtedy w domu. Nie mam pojęcia, czy Charles o tym nie wiedział. Z researchu, jaki zrobiłam, były to wakacje, ale możliwe, że JJ chodził na zajęcia w ich trakcie, gdyż po wszystkim tym, co się stało, Lori i Tylee pojechały odebrać go ze szkoły. Z tego, co kojarzę. Między Charlesem a Lori doszło do kłótni w salonie. Kiedy Alex usłyszał krzyki, przyszedł sprawdzić, co się dzieje. Krzyki te usłyszała też Tylee, wręcz wybudziły ją ze snu. Najgłośniej krzyczeć miał właśnie Charles. Według zeznań Tylee chwyciła ona kij baseballowy i ruszyła z nim do kłócących się dorosłych. Powiedziała do swojego ojczyma, aby się odsunął, zachował dystans, bo stoi za blisko. Na co ten miał jedynie powiedzieć coś w stylu: nie będziesz mi mówić, co mam robić i że jeśli go pobije, to pójdzie do więzienia. Tylee zeznała, że Charles zachowywał się jak szalony. Wpadł w furię, był czerwony ze wściekłości. Pierwszy raz w życiu widziała go w takim stanie. Zabrał jej kij. Tylee zeznała, że bała się o matkę, gdyż wcześniej bywały sytuacje, w których Charles potrafił uderzyć Lori. Twierdziła, że nigdy nie dogadywała się z ojczymem i często z tego powodu dochodziło do sprzeczek. Niektóre kończyły się przemocą fizyczną, dlatego tu znów, według Lori, Alex z nimi wtedy tak jakby mieszkał, gdyż wszyscy obawiali się Charlesa.
Alex miał być czymś w rodzaju ochrony w razie sytuacji takiej jak ta. Według Lori, Charles zawsze był okropny dla Tylee, a JJ miał być jedyną osobą, której nigdy by nie skrzywdził. Kiedy Charles zabrał kij Tylee, Lori kazała córce wyjść przed dom. Dziewczyna w pewnym momencie usłyszała dziwne dźwięki. Kilkakrotnie miał być to huk. Myślała, że to uderzenia kija. Dopiero w trakcie przesłuchania przyznała, że mogły być to odgłosy wystrzału. Co działo się w tym czasie w środku według Lori i Alexa, których zeznania nie były też w 100% spójne? W trakcie kłótni Alex podobno poszedł do innego pokoju i przyniósł broń. Twierdzi też, że dostał od Charlesa kijem w tył głowy i postrzelił go właśnie dlatego, że chciał się bronić. Tylko, że po tę broń poszedł. Nie miał jej przy sobie w trakcie ataku, czyli działał z zamiarem postrzelenia Charlesa. Chciałabym, abyście zapamiętali ten fakt na później. Mimo wszystkich tych niejasnych momentów, co tak naprawdę wydarzyło się w trakcie strzelaniny, wiedział tylko on, Lori i Charles. A Charles nie żył, więc nie mógł się wypowiedzieć. Sprawę szybko zamknięto, uznano, że Cox faktycznie działał w obronie własnej i nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. Był wolnym człowiekiem. Udało mu się kolejny raz uchronić młodszą siostrę i jej rodzinę. A co działo się u Lori? Kiedy policja przesłuchiwała ją pod domem, Lori zażartowała sobie, że strzelanina tuż po wprowadzeniu się do tego mieszkania to taka trochę słaba reklama dla sąsiadów. Trochę innymi słowami, ale dosłownie w tym sensie. Dzień po strzelaninie Lori urządziła w tym samym domu imprezę przy basenie, na którą zaprosiła znajomych i wszyscy świetnie się bawili, śmiali się i słuchali głośno muzyki. Może nie powinnam tego oceniać, ale dla mnie zapala się tu kolejna czerwona lampka. To wyglądało trochę tak, jakby oni świętowali to, co się stało. A ktoś przecież stracił w tamtym miejscu życie. Przypominam, że po tym, jak odszedł jej poprzedni mąż, a ojciec Tylee, ona za bardzo też się tym nie przejęła. Po śmierci Charlesa szybko zadzwoniła do ubezpieczalni, aby załatwić się wszystkie formalności związane z polisą męża. W razie śmierci Charlesa beneficjent miał dostać $1 000 000. Lori nie wiedziała jednak, że mężczyzna wykreślił ją z listy, a osobą upoważnioną do odebrania pieniędzy była w tamtym momencie jego siostra, babcia JJ-a. Były mąż okazał się w tym wypadku sprytniejszy. Lori zażądała od Kai pieniędzy z polisy, gdyż na jej głowie pozostało utrzymanie dzieci. Zarówno Tylee i JJ otrzymywali z tytułu utraty rodzica zapomogę od państwa. Łącznie kilka tysięcy miesięcznie, ale no to było dla niej za mało. Jeśli chodzi o pieniądze, Lori potrafiła za życia męża wyczyścić jego konto firmowe z 30 tysięcy, pozostawiając mu zaledwie $700 000 na prowadzenie działalności. Była bardzo konsekwentna w temacie finansów, albo inaczej, była konsekwentna w temacie finansów, które jej się należały. Dzień po śmierci Charlesa Lori powiadomiła jego synów o tragedii, jaka się wydarzyła. Zacytuję wam treść SMS-a, jaki wysłała. Zacytuję też odpowiedzi i będzie tego sporo. Hej chłopcy, mam bardzo przykrą wiadomość. Wasz tata odszedł wczoraj. Jestem w trakcie przygotowań i będę was informowała o tym, co się dzieje. Nadal nie jestem pewna, jak sobie z niektórymi rzeczami poradzić. Chcę, abyście wiedzieli, że kocham was i wasz tata też was kochał. Oczywiście od razu pojawiły się pytania. Co się stało? Jak? Dlaczego? Lori odpowiedziała im jedynie, że zadzwoni, gdy będzie mogła. I zamilkła. Nie wyjaśniła nic, a do wyjaśnienia miała wiele. Nie odpowiadała przez kilka godzin, mimo wielokrotnych pytań o to, co się stało. Lori, minęły 3 godziny. Nie jesteś aż tak zajęta. Nie obchodzi mnie, co robisz. To jedna z wiadomości od syna Charlesa. Na to odpowiedź Lori. Przykro mi, że jesteście wkurzeni. Ja też jestem wkurzona. Próbuję położyć JJ-a do łóżka. Czekam na wiadomość od lekarza medycyny sądowej, żeby też to jakoś zrozumieć i sobie poukładać. Bądźcie cierpliwi co do mnie. To bardzo przytłaczająca sytuacja. Również próbuję to jakoś przerobić dla JJ-a. Synowie znów zapytali o to, co stało się ojcu. Z jakiego powodu zmarł. Na to Lori, że wszystko załatwia i da znać, jak będzie wiedzieć. W poniedziałek 15 lipca jeden z nich napisał do Lori długą wiadomość. Okej, Lori. Minęły 3 dni.
poinformowałaś nas o śmierci ojca przez SMS-a. 3 dni, a z nami nikt się nie skontaktował. Jedyne, co nam powiedziałaś, to to, że zmarł. Przez SMS-a. Potem zniknęłaś. Potrzebujemy informacji, jakie masz. Co się stało? Kiedy? Jak? Gdzie jest teraz? Czy planujesz pogrzeb? Czy ja i brat możemy w tym uczestniczyć? Mieliśmy z nim stały kontakt i nagle go nie ma. To był nasz tata i bardzo go kochaliśmy. Zasługujemy na odpowiedzi. Dlaczego tylko ty się z nami kontaktujesz? Dlaczego Colby czy Tyle się nie odezwali? Wiem, że ich też to dotknęło. Dzwoniłem do Colby'ego, ale nie odbiera. Czy JJ jest bezpieczny? Co wie? Muszę być w to zaangażowany. To nie jest pierdoła, o której możesz napisać SMS-a i tyle. Co na to Lori? Odpisała, że wiele rozmawiała na ten temat z ich ojcem, kiedy żył, i nie chciał pogrzebu, tylko celebracji. Lori postanowiła skremować jego ciało i wraz ze swoimi dziećmi oraz synami Charlesa rozsypać prochy na Hawajach, gdzie wcześniej mieszkali. Ciągle bez wyjaśnienia, co się stało. Po śmierci Charlesa Lori zaczęła utrudniać kontakt JJ'a oraz jego biologicznej rodziny. Postanowiła przeprowadzić się z dziećmi do Rexburga w Idaho, czyli w okolice, gdzie mieszkał Chad Table wraz ze swoją rodziną. Przed wyprowadzką Lori zamieściła w internecie ogłoszenie dotyczące sprzedaży psa. Psa opiekuna jej chorego synka, który traktował zwierzaka jak przyjaciela. To dzięki niemu zaczął spokojnie sypiać, zabierał go gdzie tylko mógł, bawił się z nim i czuł się przy nim bezpiecznie. Wallow chciała sprzedać go za $2,500. Ogłoszenie zauważył mężczyzna, który wcześniej trenował Bailey. Namówił Lori, aby oddała go innemu dziecku z autyzmem. Lori tłumaczyła się, że chce się go w cudzysłowie pozbyć, gdyż po śmierci Charlesa mają w rodzinie problemy i muszą się wyprowadzić. 2 października 2019 roku mąż siostrzenicy Lori, Brandon, został zaatakowany w trakcie jazdy samochodem. Samochodem zarejestrowanym na nieżyjącego już Charlesa Wallowa. Do Brandona ktoś strzelił w trakcie jazdy. Do dziś nie ustalono kto i dlaczego. Za chwilę opowiem Wam o innej, dziwnej sytuacji, ale najpierw wypadałoby przedstawić Wam pewną ważną osobę w całej tej historii. Mam na myśli żonę Chada Dabela, Tamarę. Ważną, ponieważ w czasie, gdy Chad spotykał się z Lori, jak już wiecie, miał żonę. Tammy była bardzo lubianą osobą. Uśmiechnięta, towarzyska, na co dzień pracowała w bibliotece. W tamtej chwili miała 48 lat. Według ludzi, którzy znali małżeństwo, Chad i Tammy byli bardzo zgrani. Pobrali się w marcu 1990 roku i razem mieli 5 dzieci. 3 synów i 2 córki. Dogadywali się zarówno ze sobą, jak i z dziećmi, które nie sprawiały im żadnych problemów. W 2019 roku wszystkie były już, że tak powiem, odchowane. Niektórzy wiedli już własne życie poza domem rodzinnym. Nie mogłam nigdzie znaleźć informacji o tym, jak ugruntowana była wiara Tammy. Wydaje mi się, że nie była aż tak wkręcona w pogłoski o końcu świata jak jej mąż, ale wiedziała o jego praktykach, o tym, że pisał książki, prowadził wykłady. 9 października 2019 roku Tamara napisała na sąsiedzkiej grupie na Facebooku o dziwnym zajściu. Okej, sąsiedzi, właśnie wydarzyło się coś dziwnego i chciałabym Was o tym poinformować, abyście byli uważni. Wróciłam do domu i zaparkowałam auto na podjeździe. Kiedy wyciągałam rzeczy z tylnego siedzenia, nagle obok mojego auta pojawił się mężczyzna z maską narciarską na twarzy i pistoletem do paintballa. Strzelił w moją stronę kilka razy, ale wydaje mi się, że pistolet nie był naładowany. Zaczęłam wołać Chada, a ten facet uciekł na tył mojego domu. Nie mam pojęcia, o co mu chodziło, nie powiedział ani słowa, mimo że kilka razy pytałam go, o co mu chodzi. Miałam uderzyć go mrożonkami, które kupiłam w sklepie, ale zdecydowałam, że zamiast tego zawołam Chada. Cała ta sytuacja została zgłoszona na policję. Wcześniej w okolicy nic takiego nie miało miejsca. Później również. Chociaż względem wydarzeń, o których już zdążyłam Wam opowiedzieć, nie jest to coś bardzo szokującego. Pytanie tylko, kto i dlaczego chciałby nastraszyć Tammy w ten sposób. 19 października, czyli 10 dni później, kobieta zmarła. Jeden z synów zeznał, że usłyszał w nocy jakieś uderzenie, a po chwili krzyk ojca, żeby szybko przyszedł. Według niego nigdy nie widział ojca tak spanikowanego. Do momentu przyjazdu ratowników chodził w kółko i powtarzał, że to nie może być prawda. Jak to się stało i tym podobne. Tammy była już wtedy martwa.
Stwierdzono, że zmarła z przyczyn naturalnych. Cała rodzina zadecydowała o pochowaniu Tamary bez wykonywania autopsji. Kobieta od jakiegoś czasu miała podupadać na zdrowiu i jej dzieci pogodziły się z jej nagłą śmiercią. A Chad jako beneficjent dostał 430 tysięcy dolarów z jej polisy ubezpieczeniowej. 2 tygodnie później poleciał na Hawaje, aby pobrać się z Lori Vallow. Wzięli ślub dokładnie 5 listopada, czyli 17 dni po śmierci Tammy oraz niecałe 5 miesięcy po śmierci Charlesa. Chad i Lori jako wdowcy mieli prawo do tego, aby ponownie wziąć ślub. Tylko czy to wszystko nie wydarzyło się zbyt szybko? Przypomnę tylko, że Lori dzień po tragicznej śmierci swojego 4. męża urządziła imprezę przy basenie. Czy ktoś w jednym lub drugim przypadku był dość podejrzliwy co do tych zgonów? Tammy miała umrzeć bez udziału osób trzecich, a sprawę Charlesa szybko umorzyła lokalna policja. Wtedy faktycznie uznano, że Alex Cox działał w obronie własnej. Tylko że w końcu sprawy zaczęły wymykać się spod ich kontroli. Lori od września 2019 roku, czyli od przeprowadzki do Rexburga, utrudniała kontakt dzieci z ich bliskimi, przede wszystkim JJ'a z jego dziadkami, którzy w końcu zgłosili sprawę na policję. Natomiast Tylee była widziana po raz ostatni w parku narodowym Yellowstone, gdzie na wycieczkę zabrała ją Lori wraz z wujem, znanym już nam Alexem Coxem. Był to 8 września 2019 roku i ustalono to na podstawie zdjęcia. Od tamtej pory, od tamtego dnia, nikt nie miał z dziewczyną kontaktu, zarówno bliscy, jak i koleżanki. JJ zniknął 2 tygodnie później. Ostatni raz był widziany w szkole. Matka powiedziała, że od tego momentu będzie uczył się w domu i mimo próśb ze strony szkoły nie dokonała wszelkich formalności. 26 listopada 2019 roku policja pojawiła się u Lori. Wypytywali ją o dzieci. Ta twierdziła, że JJ jest bezpieczny i spędza czas u znajomych w Arizonie. Zgodziła się ściągnąć go do domu, jednak kiedy dzień później funkcjonariusze pojawili się u niej z nakazem, Lori i Chada już nie było w mieście. Właściwie zaraz po wizycie policji 26 listopada spakowali się i wyjechali. Tak rozpoczęło się śledztwo w sprawie zaginięcia Tylee oraz JJ'a. Bo gdyby ci byli bezpieczni, to Lori i Chad nie mieliby powodu do ucieczki. Na jaw zaczęły wypływać bardzo niepokojące informacje. JJ nie odnalazł się w Arizonie. Przyjaciółka Lori zadzwoniła do niej z pytaniem, dlaczego ta podała jej adres policjantom i twierdziła, że chłopiec jest z nią. Lori zbagatelizowała sytuację, ale gdy przyjaciółka zapytała, czy z JJ-em wszystko ok, odpowiedź była dość wymijająca. Dlatego ta przyjaciółka postanowiła współpracować z policją i przekazała swoje wątpliwości. Przyznała, że chłopca nie widziała od wielu tygodni, a Chad i Lori prosili ją, by kłamała. Ponadto ich starszy brat Colby od dłuższego czasu próbował skontaktować się z Tylee. Od dawna żył na własny rachunek, urodziło mu się dziecko, ale ciągle utrzymywał kontakt telefoniczny z siostrą. W pewnym momencie przestała się odzywać, odbierać telefony. Za każdym razem, gdy prosił o rozmowę, ta go zbywała. Colby chciał złożyć jej życzenia na urodziny, Tylee jednak nie chciała z nim rozmawiać. Odpisywała tylko na jego SMS-y, ale nie w taki sposób jak zawsze. Według Colby'ego używała zwrotów, których nigdy wcześniej nie używała, pisała innym językiem, zbyt poważnym jak na nastolatkę i nagle przestała używać emotikonów, których wcześniej wręcz nadużywała. Kiedy w prasie pojawiła się informacja o zaginięciu dzieci, Colby zaapelował do swojej matki, aby dała jakikolwiek znak, jakąkolwiek wskazówkę, gdzie są. Pojawiły się głosy, że Lori od dłuższego czasu mówiła, że wolałaby zrzucić swoje dzieci z klifu, niż narażać je na wszelkie zło, jakie miało pojawić się na ziemi w trakcie ponownego zesłania Jezusa. Mało tego, Lori twierdziła, że jej dzieci są martwe, dokładniej, że są zombie, a w ich ciałach żyją demony. Uważała, że Tylee od 2-3 lat nie żyła. Przestała się z nią dogadywać i wierzyła, że to złe duchy ją zmieniły. W czasie poszukiwań policja sprawdziła mieszkanie Lori
jej brata Alexa oraz jej siostrzenicy Melanie. W skrócie Melanie to żona Brandona, tego, do którego strzelano w trakcie jazdy. Właściwie była żona, gdyż w międzyczasie rozwiodła się z nim, aby poślubić kolejnego faceta. Nie byłoby sensu o tym wspominać, gdyby nie pomagała Lori oraz gdyby nie dziwna zbieżność. Były mąż jej ciotki zostaje zastrzelony, a ta zaraz wychodzi za mąż za kolejnego faceta. Tu ewidentnie też ktoś próbował zabić męża Melanie, tylko się nie udało i musiała wziąć rozwód. Co ciekawe, Alex również wziął ślub. Ich nowi małżonkowie, tak jak oni, byli przekonani o słuszności teorii odnośnie końca świata. Nic więc dziwnego, że pomagali Lori i Chadowi. Prywatny detektyw dotarł do monitoringów, na których widać, jak Alex i Melanie wielokrotnie korzystają z depozytu Lori. Takiego jakby magazynu, w którym można przechowywać rzeczy. Wiele z tych rzeczy należało do Tylee oraz JJ'a. Niestety Alex, który mógł mieć wiedzę na temat wielu niewyjaśnionych sytuacji w całej tej historii, 12 grudnia zemdlał w łazience w mieszkaniu swojej żony. Odnalazł go jej syn, który wezwał pomoc. Tylko że na pomoc dla Alexa było już zbyt późno. Zmarł ze względu na zakrzep krwi oraz niewydolność serca. Podobno czuł się źle już na kilka dni przed śmiercią. Mam nadzieję, że jeszcze nadążacie, ale w tym samym czasie policja wróciła do sprawy śmierci Tammy Dable. Podjęto decyzję o ekshumacji zwłok oraz autopsji. Dzieci Chada oraz Tammy nie wierzą do tej pory, że ten mógł zrobić krzywdę ich matce. Jeden z synów powiedział dziennikarzom, że z autopsji wynika, iż jego matka się udusiła. Udusiła, bo tak jak mówiłam, nie wierzą, że to ojciec mógł jej coś zrobić. Szeryf odmówił komentarza w sprawie wyników sekcji dla dobra śledztwa. Natomiast głos w sprawie śmierci Tammy zabrała żona Alexa Coxa, Zulema. Z tego, co czytałam, jej słowa nie są brane na poważnie. Wiele osób uważa, że szuka ona sensacji. Według niej Tammy miała zginąć podczas wycieczki do stanu Utah. Chad miał podobno wizję, w której jego żona miała zginąć w wypadku. Jednak jak stwierdziła Zulema, nie wszystko poszło po ich myśli. Ich, czyli Lori oraz Chada. Jednak jest pewna kwestia, która zgadza się z zeznaniami innych osób. Kobieta twierdzi, że zarówno zastrzelony Charles, jak i zmarła Tammy mieli być opętani przez demony. Co ciekawe, śledczy dotarli do wiadomości Chada, w których ten pisał o swojej żonie, jakby była opętana przez dwa duchy. Penelope oraz Viole. Wiadomości zostały wysłane na tydzień przed śmiercią Tammy. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o Zulemę, to takie na dwoje babka wróżyła. Ludzie na forach dzielą się na dwie grupy. Dla mnie musiała mieć jakąś wiedzę. Sądzę, że Alex mógł jej się zwierzać ze swojej przeszłości, tylko pytanie, jak bardzo podkoloryzowała to Zulema. 3 stycznia 2020 roku policja przeszukała dom Tammy oraz Chada po raz pierwszy. Nie zostało podane do wiadomości publicznej, czy miało to związek ze śmiercią kobiety, czy z poszukiwaniami dzieci. Co do poszukiwań, o sprawie było na tyle głośno, że ludzie próbowali na własną rękę znaleźć jakieś tropy. Odnaleźć Chada oraz Lori. Apelowali o to, aby powiedzieli, gdzie ukrywają dzieci. Ale nic nie działało, nawet prośby ze strony rodziny. Dziadkowie JJ'a ustalili nagrodę pieniężną za jakiekolwiek informacje, ale niestety nikt nie wiedział, co stało się z dziećmi. W końcu 25 stycznia 2020 roku, 3 miesiące po ucieczce, pewna kobieta zauważyła Dable'ów na lotnisku na Hawajach. Chad i Lori byli sami, nie wyglądali za dobrze. Piękna i przebojowa Lori była w tamtej chwili zaniedbana i jakby nieobecna. Policja postawiła kobiecie warunek. Dostała 5 dni na sprowadzenie dzieci, pokazanie, że wszystko jest z nimi w porządku. Niestety Lori nie była w stanie udowodnić, że Tylee i JJ żyją. 20 lutego Lori została zaaresztowana w związku z porzuceniem nieletnich znajdujących się pod jej opieką. Jako ich prawny opiekun była zobowiązana do utrzymania ich oraz zapewnienia im bezpieczeństwa. Wyznaczono kaucję opiewającą na $5 milionów. Z tego, co wyczytałam za podobne oskarżenia, najczęściej Hawaje wyznaczają tak
między 2 a 20 tysięcy dolarów kaucji. Jednak ze względu na ryzyko ucieczki ustalono tak wysoką kwotę. Co ciekawe, wszelkie firmy oraz organizacje, które pomagają aresztowanym i wspierają ich finansowo, odmówiły zapłaty. Później kaucję obniżono do 1 000 000 dolarów. W międzyczasie w rzeczach Lori znaleziono telefon komórkowy zaginionej córki. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie Lori podszywała się pod Tylee i wysyłała wiadomości do bliskich oraz znajomych. Jako że głównym oskarżycielem był stan Idaho, kobieta została przetransportowana tam w marcu. Nie mam pojęcia, co działo się wtedy z Chadem, gdyż on nie został ani aresztowany, ani o nic oskarżony. Oczywiście wszystko do czasu. Wybaczcie, że dalsza część będzie brzmiała skrótowo, ale nie ma zbyt wielu informacji przekazanych do wiadomości publicznej ze względu na to, że proces nadal trwa. No i będzie sporo dat, więc mam nadzieję, że się nie pogubicie. 9 czerwca 2020 roku na posesji Chada śledczy odnaleźli ludzkie szczątki. Jeszcze tego samego dnia został on zatrzymany w miejscowości Fremont. Przedstawiono mu zarzuty mataczenia, niszczenia oraz ukrycia dowodów. Już dzień później, 10 czerwca, babcia JJ'a potwierdziła, że jedne ze szczątek znalezionych u Daybella należały do zaginionego chłopca. Według bliskich Tylee ona też została odnaleziona w ogródku. 13 czerwca te informacje potwierdziło biuro szeryfa. Według oficjalnych doniesień ciało Tylee zostało poćwiartowane i częściowo spalone. Natomiast JJ był zawinięty w czarny, plastikowy worek na śmieci, który ktoś zakleił taśmą. Przyczyny zgonów są do tej pory nieznane. Nieznane oficjalnie. Jeśli ktoś wpadnie na jakieś informacje, dajcie aktualizację w komentarzach. Jak już wcześniej wspominałam, policja badała przyczynę śmierci Tammy Daybell. Ze względu na odnalezienie zwłok dzieci, postanowiono powrócić też do sprawy Charlesa, którego zastrzelił brat Lori. W tamtym momencie pojawiły się wątpliwości co do tego, czy jego śmierć nie została zaplanowana przez Lori i Alexa. Ze względu na wszelkie niejasności i mocno podejrzane wydarzenia w życiu zarówno Lori, jak i Chada, ludzie zaczęli widzieć ich jako idących po trupach do celu. I to dosłownie. Odklejone od rzeczywistości teorie o końcu świata zaczęły być dla wielu tylko przykrywką lub niezdrowym hobby. Krążą opinie, że oboje byli dla siebie motorem napędowym i zależało im na wygodnym życiu kosztem życia ich bliskich. Przypomnę, że Lori próbowała wybrać pieniądze z polisy Charlesa, jednak okazało się, że usunął ją z listy beneficjentów. Ponadto mimo zaginięcia dzieci wciąż pobierała na nie świadczenia, a Chad z tytułu śmierci żony dostał prawie 500 000 dolarów oraz ich wspólny majątek. Obojgu zostały przedstawione zarzuty pozbawienia życia JJ'a oraz Tylee. Oczywiście żadne z nich się nie przyznało. Rozpoczęcie procesu zaplanowano na początek 2021 roku, a prokuratura wnosiła o połączenie obu procesów ze względu na wspólnych świadków oraz wspólne dowody w sprawie. Już po aresztowaniu obojga wypłynęło nagranie z 2018 roku, w którym Lori mówi, że planowała i chciała zabić swojego trzeciego męża, Josepha Ryana. Ten jednak zmarł i w tym wypadku jest pewne z przyczyn naturalnych. Proces ze względu na obecną sytuację na świecie odbywa się w głównej mierze zdalnie. Para jest oskarżona o popełnienie morderstw pierwszego stopnia oraz o przygotowania do popełnienia zabójstwa. Dowodami są m.in. 1000 maili, które Lori i Chad między sobą wymieniali oraz baza plików zapisanych na iCloudzie Lori. Zarzuty dotyczą zarówno śmierci dzieci, jak i Tammy Daybell. Lori dodatkowo została oskarżona o spiskowanie wraz z bratem w celu uśmiercenia Charlesa. Tak jak mówiłam, istnieje podejrzenie, że cała sytuacja została sprowokowana, a Charles wpadł w pułapkę. W areszcie Chad i Lori przez jakiś czas mieli ze sobą kontakt. W tej chwili wydaje mi się, że raczej jestem przekonana o tym, że jest to niemożliwe. Jednak gdy kontaktowali się ze sobą, okazywali sobie czułości i wyznawali miłość. Proces Chada trwa, natomiast proces Lori jest odroczony ze względu na jej stan psychiczny. Mam nadzieję, że wytłumaczę Wam to tak, jak jest to w rzeczywistości, w jak najprostszy sposób.
Otóż Lori nie jest zdolna stanąć przed sądem, gdyż nie jest w stanie zrozumieć tego, co się wokół niej dzieje, całej tej machiny. Zdaje sobie sprawę z tego, o co jest oskarżona, ale nie potrafi wziąć w procesie czynnego udziału. W związku z tym została przeniesiona do szpitala, w którym lekarze mają przygotować ją do uczestnictwa w rozprawie. Nie jest do końca powiedziane, w jaki sposób, możliwe, że będzie brała udział w terapii grupowej, indywidualnej lub dostanie leki. Tutaj nie rozchodzi się o jej poczytalność w momencie dokonywania przestępstw. Specjaliści twierdzą, że może to potrwać długie miesiące. Nawet jeśli zostałaby stwierdzona choroba psychiczna, to w stanie Idaho, gdzie sądzona jest Lori, nie jest to brane pod uwagę jako czynnik łagodzący i grozi jej kara śmierci. W stanie Idaho za najcięższe przestępstwa można zostać skazanym na właśnie karę śmierci. Skazanym podaje się tam zastrzyk z trucizną. Właśnie takiej kary domaga się prokuratura dla małżeństwa. Na koniec jeszcze, jak do sprawy odnosi się rodzina Chada oraz Lori. Tak jak wspominałam, dzieci Chada nie wierzą w jego winę. W programie 48 Hours zarzekają się, że ich ojciec został w to wszystko wrobiony, że to Lori i Alex zaplanowali, popełnili te zbrodnie, a ciała podrzucili na posesję Daybellów. Dla nich ojciec zawsze był autorytetem, wrażliwym człowiekiem, który nie mógłby skrzywdzić bliźniego. Rodzina Lori podzieliła się przez tę całą sytuację. Jedni nie wierzą, że mogła skrzywdzić swoje dzieci, inni uważają, że Lori w pewnym momencie oszalała. Dokładniej, gdy prognozy końca świata zaczęły być dla niej czymś bardzo ważnym. Jej drugi brat, Adam, twierdzi, że ich silne więzi zerwały się, gdy nie zgodził się z jej teoriami. Kiedy odniósł się negatywnie do jej założeń, Lori odtrąciła go i więcej z nim nie rozmawiała. Według niego siostra musi chorować na coś pokroju schizofrenii, tylko nie została zdiagnozowana. Uważa, że od wielu lat można było zaobserwować jej dziwactwa, które teraz mógłby określić jako oznaki choroby psychicznej. Czy Lori jest chora, czy działała z premedytacją, o tym zadecydują specjaliści. Ludzie opisują Lori jako tą, która swoją przebojowością i urodą przekonała przeciętnego, niezbyt urokliwego Chada do tych wszystkich okropieństw. Znów z drugiej strony to on wkręcił Lori w te wszystkie wariactwa odnośnie demonów i końca świata. Może nie był tak przebojowy, ale miał jakiś tam fanów swojej ideologii. No właśnie, czy gdyby nie w cudzysłowie wpadka, to czy Chad mógłby zostać przywódcą sekty? Są głosy, że tak, że miał na to zadatki. Są też inne głosy, że był na to zbyt kiepski i kurczowo trzymał się Lori, bo to był jego los wygrany na loterii. Jestem ciekawa, jakie wy macie teorie, opinie. Jestem ciekawa, czy nie zgubiliście się i dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeśli tak, dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Możecie zostawić symboliczny komentarz o treści "Koniec świata". Będę wiedziała, kto wytrzymał. Ja już się z wami powoli żegnam. Jeśli chodzi o źródła, to jednym z ciekawszych jest amerykański podcast Madness of Two, skupiony tylko na sprawie Lori i Chada. Wypowiadają się w nim specjaliści, bliscy pary oraz znajomi. Podcast ma kilka około półgodzinnych odcinków, a słucha się go jak takiego podcastu serialu. Na koniec chciałabym poprosić was o zostawienie lajka, aby ten odcinek dotarł do większej ilości osób. To taka moja nagroda za włożony wysiłek. Jeśli chcecie być na bieżąco z odcinkami, zachęcam do subskrypcji, gdziekolwiek mnie słuchacie. Na Instagramie straszydło_podcast znajdziecie zdjęcia oraz wszelkie aktualizacje. Trzymajcie się, moje straszydła.